Rozwiąż podane równania. Tutaj po prawej umieściłem wykresy poszczególnych funkcji, funkcji trygonometrycznych sinusa, kosinusa i tangensa, no i spróbujemy sobie rozwiązać takie proste e, równania. Zaczynamy, mamy B sinus X równy minus 1, czyli musimy wyznaczyć tutaj X, -a. X, czyli kąt kąt, e, dla którego cosinus przyjmuje wartość. Równą minus 1. Zobaczmy, jakby to wyglądało na wykresie. Minus 1 jest tutaj. Jeżeli sobie poprowadzimy prostą y równa się minus 1, no to ta prosta przetnie nam wykres kosinusa w tych punktach, w tych wierzchołkach tutaj. No i tam dalej, oczywiście, też. Okres podstawowy kosinusa to jest 2pi, czyli poszczególne części, poszczególne części tego wykresu powtarzają się co 2pi, czyli no rzeczywiście jak mamy wierzchołek dla wartości minus 1 w punkcie minus pi, no to kolejny będziemy mieli plus 2pi, czyli minus pi plus 2pi to jest pi, no i rzeczywiście on się tutaj nam powtarza. Zatem jakie będzie rozwiązanie? No, tutaj wystarczy nam. Um, wystarczy jedno rozwiązanie Pi plus 2K pi, gdzie K należy do liczb całkowitych. Um, nie musimy tego minus pi, no bo um, to nam się będzie powtarzało co właśnie te 2, pi, e, 2 2pi. Um, ok. Lecimy sobie dalej mamy podpunkt c tangens x równa się 1 czyli znowu wyznaczymy sobie um, kąt x dla którego wartość tangensa jest równa 1 tutaj może znowu sobie zaznaczymy to na rysunku o, no dobra, mniej więcej okres podstawowy tangensa to jest Poszczególne elementy powtarzają się co pi, no i rzeczywiście tutaj mamy 0. Zero. Miejsce zerowe kolejne jest oddalone o pi. Tutaj nam się wykres, wykres tej funkcji y równej 1, przeciął z tangensem w tych punktach. No i musimy określić, jaki tutaj jest x, jaki tutaj jest argument. Tangens x jest równy 1 dla, e, dla kąta pi czwartych, zatem tutaj mamy pi czwartych, no i tam byśmy mieli plus, e, plus pi, kolejny punkt, minus pi, kolejny punkt. Zatem możemy zapisać, że rozwiązaniem jest x równa się pi czwartych plus kapi. Gdzie k należy do liczb całkowitych. Lecimy dalej, mamy podpunkt F. Sinus x jest równy minus pierwiastek z 3 przez 2. Normalnie, jeżeli byśmy nie mieli tutaj tego minusa, no to sinus jakiego kąta da nam pierwiastek z 3 przez 2 pierwiastek z 3 przez 2, to będzie sinus kąta pi trzecich. OK. Miejmy to na uwadze. Zwróćmy teraz może spójrzmy teraz może na wykres funkcji sinus x. No i znowu tutaj narysujemy te wartości minus pierwiastek z 3 przez 2. To będzie mniej więcej gdzieś tutaj. Znowu nam się wykres przeciął w kilku miejscach. Oczywiście tamtych punktów by było nieskończenie wiele, no bo tutaj byśmy mieli w nieskończoność ta funkcja sinus poprowadzoną. No i teraz tak, mamy normalnie pi trzecich. Pi trzecich jest mniej więcej gdzieś tutaj. Ale to jest dla wartości dodatniej. Dla wartości dodatniej. Warto zapamiętać, że jeżeli sobie określimy te pi trzecich dla wartości dodatniej, czyli ta odległość będzie równa pi trzecich od miejsca zerowego, jeżeli byśmy chcieli kolejną kropkę, która nas interesuje, czyli tutaj ta, nasze rozwiązanie jest tutaj wyznaczyć, no to ona by były te kropki by były oddalone. O pi, o pi trzecich od miejsc zerowych. Zatem, jaki tutaj mamy um, argument? Jaki tutaj mamy x? No to jest oddalone o pi trzecich w lewo od miejsca zerowego, zatem tutaj mamy minus pi trzecich. Dalej, tutaj mamy kolejną kropkę. Ona jest oddalona od miejsca zerowego o pi trzecich. Pi plus pi trzecich, to jest 4 trzecie pi. 4 trzecie pi. No i teraz określmy rozwiązania dla zakresu 2 pi. Może ja tutaj sobie wezmę ten zakres od minus pi 2 do 3 2 pi. Zawsze musimy sobie wziąć jakiś zakres 2 pi, bo taki też jest okres podstawowy sinusa. No to lecimy. Mamy te dwie kropki. To są nasze rozwiązania. Zatem x jest równy minus pi trzecich plus 2 kpi. Lub x jest równy 4 trzecie pi plus 2 kpi. Gdzie k należy do liczb całkowitych. No i lecimy sobie dalej. G, podpunkt G. Cosinus x jest równy minus 1 druga. No i tutaj znowu znowu może tak. Dla jakiego kąta cosinus jest równy 1 2 Dla kąta pi trzecich. To jest 1 druga. Oznaczmy sobie może minus 1 drugą. Gdzie te nasze rozwiązania by były na wykresie. One by się znajdowały mniej więcej w tych miejscach. Nie <laughs> w tych miejscach, no i tam dalej. Weźmy sobie zakres od minus pi do pi. No i tutaj są nasze rozwiązania. Trzeba określić jaki tam jest argument. Normalnie jeżeli byśmy mieli na plusie te wyrażenie, to pi trzecich było gdzieś, byłoby gdzieś mniej więcej tutaj to jest od wierzchołka odległość pi trzecich. Miejmy to na uwadze. No i teraz określmy sobie argument dla tej kropki. Od wierzchołka w lewo pi trzecich, czyli pi minus e, pi trzecich, to mamy 2 trzecie pi. No i tutaj możemy skorzystać z tego, że um, wykres kosinusa jest Symetryczne względem osi o y, wobec tego tutaj mamy minus 2 trzecie pi. Zatem rozwiązania to x równa się minus 2 trzecie pi plus 2 kpi lub x jest równe 2 trzecie pi plus 2 pi, gdzie k należy do liczb całkowitych.